Pan tu w podaniu napisał, że przybywa tu na okres od 1 do 3 miesięcy, uściślił, że chodzi o pielgrzymkę, mającego służyć poprawie życia katolickiego jego domowników. Czyli Pan się nie ustawił w pozycji, że przybywa tutaj dla siebie, tylko tak jakby przybył nam tutaj coś nam dać. Więc to, co wczoraj nam dał Pan Marcin, no to radość swojego przybycia, radość swojej osoby i wszystkie tego typu zalety. Ale do tego warto zauważyć zachowania. Ot właśnie, Pani ma lat ile ma, do tego z niewiastą. Niewiastą, nie mężczyzną, tylko niewiastą. I ksiądz przy śniadaniu komunikuje, że podjął post za mamę, że ten post się przyłączyła siostra i Pan tutaj ministrant i pościmy. Pani nie poście, ale my pościmy. No i Panią chyba nie z tytułu kurtuazji, ale jakiejś wiary, przychodzi się do tego postu dołączyć. Pan się nie dołączy. To jest jedna rzecz do zauważenia. Nie musi, bo od razu jest słowo. Nie ma obowiązku, ale jest do zauważenia. Dalej, że no myśmy się tu lenili jak nie wiem co, bo przecież tu w domu to tylko się wylegujemy i dopiero nie wcześniej, tylko dopiero jak Pan przyjechał z Panem Jakubem, uprzątali z Panem Marcinem, Pan Jakub też miał swoją część, uprzątaliśmy zakrystię z góry, żeby tam Pan Jakub miał swój pokój. Pan Marcin miał swój pokój, Bóg zapłać swojej siostrze, która się na ten pokój tam na górze jakoś tak, nie wiem co, łasiła, ale została przeze mnie powiadomiona, że tam z tytułu, no, że dopilnowania porządku, żeby tam mieszkał pan Marcin, co wcześniej przez samą panią i pana było też powiedziane, że to by było dobre, więc ja to tylko podjąłem i powiedziałem. Widać, że to jakąś moc ma, więc dziękuję do zastosowania się, że w efekcie pani z chęcią, chyba że się jednak poświęca, to podjął. W każdym razie przeprowadzaliśmy zakrystię, ona jest tu, a na górze pan Marcin ma pokój, w którym pierwszą noc spał. Dostał wraz z pościelą, ze wszystkim, rzecz jest, że pan Marcin już sobie spał, a myśmy jeszcze tą zakrystię przenosili. Albo nie spał, ale zajmował się wyższymi rzeczami, bo to jest artysta. Boże, Panem Bogiem, modlitwą, a myśmy jeszcze pracowali. Ja wiem, że tak jak tutaj w domu sam jeden z panem Jakubem tutaj zamieszkałem i wiele razy pan Jakub w nocy jeszcze robi, a już szedłem spać, bo nie mam sił, nie mam, ale starałem się przynajmniej w którymś momencie, jak sobie zdałem sprawę, że to jest wielki trud, to szedłem do pana Jakuba i mówiłem, że już nie mam siły, że idę. Pan Jakub wtedy mi nie mówił, księżyc mnie samego zostawił, spokojnie ksiądz idzie, więc w domu by się warto było uczyć takich zachowań, że to nie hotel, czy nowicjat, czy coś, że se idę, tylko w domu, póki się, tym bardziej jak się rzeczy dzieją w związku z Pana obecnością. Że warto by było podejść i powiedzieć, ja już nie mam siły, idę spać, bo późno jest, było po 10, ale na 5 wstajemy, ale że w domu w jakiś sposób jest tak, że w domu się niesie razem rzecz. I ta budowa domu bogomyślnego, no proszę zobaczyć, że ksiądz Jacek Pana posłał ze słowami niebłogosławieństwa. Pytanie na pewno przestrogi, idzie Pan w bagno, czyli przyjście do domu bogomyślnego, idzie Pan w bagno. Będzie Pan kiedyś moje słowa pamiętał czy wspominał. A jednocześnie nie mówi ksiądz Jacek Panu Marcinowi, że się zatrzymaj, że nie idź. Wręcz, że padają słowa, że jak chce iść, no to w Kościół zawsze, że można wyjść, tak? W każdym razie Pan przychodzi tutaj nie z błogosławieństwem, ale jeśli nie z przekleństwem, to przynajmniej z przestrogą. No a jako katolicy mamy do powiedzenia co? Deo gratias, czas pokaże i daj Boże, że tak nie jest. Że to nie jest bagno, tylko się wykluwa. Żyje już w nas rzeczywistość Boża z wielką zasługą w tym dziele księdza Jacka Bałęby,
ze względu na słowa, kazania, remedia i wszystkie inne, a nie mówić o życiu skrytym, modlitw, postów, które by ksiądz zanosił, więc nam przychodzi powiedzieć: Bogu niech będą dzięki, no a skorośmy mogli podjąć post, zdaje się, daj Boże, będzie skuteczny wobec naszej mamy, to ja będę też informować wiernych, kiedy, jak podejmę post o chlebie i wodzie za wielebnego księdza Jacka Bałębę, żeby przynajmniej te słowa, które wypowiadał do pana Marcina Gacha, raczył w swojej głowie jakoś zreflektować, bo nie są one świadectwem dobrego, zdrowego, prawego rozumu, są pewnego rodzaju zapędzenia się, może z moją osobą związanego.